Don Diego. Zapowiadał, zrobił to, co mówił, wszystko się mniej więcej potwierdziło, jeśli chodzi o tą swoją finałową walkę. Gratulacje. No i rzeczywiście czapki z głów, bo potoczyło się to w ten sposób, jaki zapowiadałeś, że potoczyć się musi. Aha, dziękuję, witam wszystkich. Staram się dotrzymywać obietnicy, wywiązywać się z danego słowa. W tym przypadku w 100%, tak? Zapowiedziana była trzecia runda, zapowiadana była nieobliczalność, bystrość, przepuszczanie, trochę chorej zwierzęcej walki. Wszystko było, było przyklęknięcie, był knockdown, ale później już tylko wyrachowanie. No i efektywny i efektowny finał. To przyklęknięcie, to nie było kontrowersji z tym przyklęknięciem żadnych, był ten knockdown, poczułeś to mocno, co? Tak, poczułem cios, ewidentnie była przygotowana taktyka na to, że będę schodzić głową w dół, więc Krystian wypalił wtedy chyba prawy podbródek był, czy prawy sierp, już nawet nie wiem, ale w każdym razie prawą ręką wyłapałem i zamroczyło mnie delikatnie, przyklęknąłem. No i co, czas na refleksję i robota dalej. Refleksje, jakieś pierwsze już są? Po turnieju? Tak. No co, że Don Diego jest pierwszym historycznym mistrzem turnieju Gronda. Tak jak rozmawialiśmy sobie jeszcze przed pierwszą w ogóle twoją walką, nie mówię o finale, zastanawialiśmy się nad tym sport, ulica, chuligani, kto tutaj będzie górą. Okazało się, że te sportowe przygotowanie i sportowe doświadczenie jednak odegrało rolę najważniejszą. Tak, no doświadczenie, to wyrachowanie tutaj odgrywało kluczową rolę. Szybka zmiana właśnie taktyki i planu walki. Aczkolwiek, no jakby nie patrzeć, nie? To nie było tak, że ten finał był do jednej bramki, bo powiedziałbym, że wręcz pierwsza runda była dla Krystiana, tak po prostu patrząc na to obiektywnie. Tylko no właśnie, no to moje zacięte serce, instynkt przetrwania no zadecydowały tym, że to jednak sport tym razem wygrał. Aczkolwiek no też nie ma co kłaść wszystko na jedną kartę, tak? No, chuligani, no Krystian, który gdzieś tam kiedyś coś tam boksował, ale no powiedzmy tutaj przygotowywał się typowo w swoim gronie. Po pierwsze doszedł do finału i nie dał lipy, tak? Bo zrobiliśmy naprawdę ciężką walkę. Mateusz, wiadomo było, że jeżeli ktoś ma kogoś przełamać kondycyjnie, to będziesz to ty. Natomiast to już na dobrą sprawę pod koniec drugiej rundy. On już zaczął puchnąć i te ciosy jego były tak ciągnięte już z biodra, tak naprawdę bardzo szeroko i ty już to wszystko widziałeś. Tak, to się zgadza. No, wiedziałem, że pierwsza runda będzie dla mnie najcięższa, a później każda kolejna będzie na moją korzyść. Nie? No i też właśnie tak jak... Jak zwróciłeś uwagę na to, już zacząłem widzieć te ciosy, już to były takie ciosy po prostu bite, nie z kondycji, tylko już z charakteru, więc już po prostu, tak jak mówię, były widoczne bardziej, mogłem to przepuszczać, kontrować, no i przede wszystkim no, ten plan już był taki, trener już solidnie, powiedzmy, zaprogramował mnie to, żeby wciągać, przepuszczać, kontrować i kończyć. Powiedz mi jeszcze jedno, bo on chwilę wcześniej padł, sędzia go podnosił, według mnie ty go zahaczyłeś na brodę, ale nie wiem, bo to tak działa się tak szybko. Ja miałem wrażenie, że go zahaczyłeś i on był do liczenia, aż sędzia go nie liczył i ty tego skończyłeś. Tak, ewidentnie to było po ciosie, tak? Bo ja poczułem cios, Krystian padł na deski, sędzia kazał mu wstać, on jeszcze przez chwilę się nie podnosił, nie? I wtedy zauważyłem tą szansę, że to już się zaczęło, tak? Że już go napocząłem, wystarczyło tylko dokończyć robotę. Na dobrą sprawę, tam już było 20 sekund do końca, jakby go sędzia liczył, to miał szansę tą trzecią rundę jeszcze spokojnie dokończyć, tylko że to już była chyba, tak bardzo zmęczony, że to już byłaby egzekucja chyba w tej czwartej rundzie. Tak, podejrzewam, że tak mogłoby być, nie? No też wiadomo, no już tlenu nie było, był lekko zamroczony, więc po prostu odebrało mu to racjonalne myślenie i no przez to, no wiadomo, charakterem wstał, no nie przyniosło to dla niego żadnej korzyści. Tak, jak już był znakotowany, był wyliczany, to ty tak stanąłeś nad nim, ta zła krew gdzieś tam zabuzowała, tak ostatni raz pomiędzy wami. Znaczy nie nazwijmy tego złą krwią, ja po prostu wyrzuciłem w ten sposób emocje zwycięstwa, tak? Czyli po prostu jeszcze to, co we mnie zostało, musiałem z siebie wyrzucić i okazywałem w ten sposób radość. Ale na trzema poprzednimi tak nie stawałeś? Bo trzy poprzednie to była droga do tej właśnie czwartej, ostatniej. Czy co, wszystkie złe emocje wyrzucone zostały? Tak, teraz się cieszymy, bawimy, kurczę, idziemy na piwko i do domu, święta się zaczynają. Mateusz, dużo było właśnie tej złej krwi ze strony Krystiana, to przez to, że wysparowaliście przed tą Grondą jeden, przed jego występem na pierwszym turnieju. Powiedz mi, czy te treningi, te sparingi, one podpowiedziały ci, jak się przygotować, jak boksować tutaj z Krystianem w finale? Znaczy kwestia taka była, że ja kiedy z nim sparowałem, kiedy pomagałem mu do tej Grondy 1, w ogóle nawet nie brałem pod uwagę tego, że
że się będę zgłaszać i tak dalej. Gdzieś tam może przez myśl przeszło, nie? Ale nie brałem tego jakoś super pod uwagę. No ale któregoś dnia po prostu wpadł mi pomysł do głowy, zgłosiłem się i podpisałem kontrakt i tyle, nie? Więc, ale no tak, no wracając do sedna sprawy, no wiadomo, tworzył to jakiś obraz już w głowie, czego się można spodziewać, co robić. Aczkolwiek, no myślę, że największą, powiedzmy, taką bazą danych dla mnie była Gromda 1, nie? Gdzie można było zobaczyć Krystiana stricte w boju. Co, teraz tak w ogóle Bogaty Mikołaj będzie trochę, jak mówisz o tych świętach. No tak, będzie bogaty. Znaczy się to Mikołaj był 5 dni temu, nie? No po prostu do mnie trochę dłużej leciał. Ale co, satysfakcja poza tym wszystkim też jest, tak? Bo to jednak kosztuje wysiłku. Właśnie, nie ma chyba jakichś wielkich kontuzji po tym dzisiejszym finale? Tak. No nie ma jakoś super dużej kontuzji. Wiadomo, ręce są rozbite, bo to jednak na gołe piąchy. Ale no, po turnieju było gorzej, tak? Bo to były 3 walki w ciągu jednego wieczoru. No sama walka z Łazarem, no przecież to było tam dobre 15 minut samej walki, nie? Tam 4, no powiedzmy 13-15 minut samej walki. No to tam można było się narozwalać, no rzeczywiście tam ręce mi popuchły. Więc tutaj tylko jedna walka i to tylko 3-rundowa, mocna, ale no drobne porozbijanie. I, no zobaczymy też jutro, nie? No dzisiaj na świeżości coś tam pobolewa, ale nie ma jeszcze tragedii. Mateusz, był już jeden transfer z Gromdy do grupy Tymex Boxing Promotion i tak się zastanawiam, czy bierzesz pod uwagę boks i właśnie jakąś galę bokserską, jakąś walkę zawodową? Znaczy się, ja cały czas chcę dążyć, kroczyć tą drogą sportową, cały czas chcę boksować, cały czas mam zamiar coś tam kickboxing uprawiać, więc no, powiedzmy planów nie ma jakichś takich, powiedzmy, szczegółowych, no ale jeżeli trafi się jakaś fajna propozycja, jeżeli wszystko dogadamy, no to czemu nie, no fajnie, no ja jestem sportowcem, biorę powiedzmy pod uwagę, powiedzmy, nazwijmy to, wszystkie opcje sportów walki, wszystkie opcje sportów stójkowych i no i będę to robić, jeżeli wszystko się będzie zgadzać, okoliczności będą sprzyjać, robimy to. To może co? Wiem, że chciałeś jeszcze tutaj dwa słowa powiedzieć nam o jakiejś bardzo ciekawej inicjatywie. Tak. Tutaj prośba bardzo duża do Was, do Państwa. Przyłączyłem się jakiś czas temu do akcji charytatywnej Wszyscy Razem dla Bruna. Mały chłopak, młody, 6-7 lat, który walczy z ostrą białaczką. No co, mogę prosić Was jedynie o to, żebyście przyłączyli się do akcji. Na pewno znajdziecie tą akcję na siepomaga.pl oraz na Facebooku, na profilu Wsparcie dla Bruna. Też na pewno można poprzez mój profil tam podejść i zobaczyć, czy ewentualnie nawet mnie zapytać wiadomości prywatnej. Proszę Was o pomoc, ponieważ no, ja walczę tutaj wojnę w ringu, a młody po prostu ma trudniejszą walkę, bo walkę ze śmiercią, tak? Młody chłopak, a już ma wielkie serce. Dziękuję z góry. Bruna, wspieramy, a Tobie gratulujemy w takim razie tego zwycięstwa i zostania tym pierwszym historycznym triumfatorem turnieju Gromda. Dzięki wielkie, pozdrawiam wszystkich. Auuu!